24 godziny na dobę przez 7 dni polscy strażacy prowadzili akcję poszukiwawczą na gruzach budynków po trzęsieniu ziemi w Turcji. Udało się uratować 12 ludzkich istnień. W minioną środę grupa Husar, a w niej 21 strażaków z Nowego Sącza wróciła do Polski. To 10. akcja poza granicami kraju i zarazem akcja najtrudniejsza, bo była kumulacją tego wszystkiego, z czym mierzyliśmy się dotychczas w trakcie wcześniejszych 9 działań, mówi jeden z ratowników. Z mojej perspektywy i myślę, że nie tylko z mojej perspektywy, to było najtrudniejsze. Najtrudniejsza misja, która do tej pory miała miejsce. To mówimy tak naprawdę o wszystkim. O pogodzie, o warunkach, o kwestii dotarcia do osób poszkodowanych, o kwestii działań z zakresu ratownictwa medycznego w stosunku do tych osób poszkodowanych. Strażacy ratownicy w trakcie konferencji prasowej opowiadali o tym, z czym przyszło im się mierzyć w dotkniętej przerażającą tragedią Turcji. Ogrom zniszczeń, trudne warunki pogodowe, a także presja czasu i otoczenia. Setki ludzi stojących koło tych budynków, grzejących się przy ognisku. To widać było, że oczekiwali od nas tej pomocy takiej, jak my to mówimy, na wstrzyknięcie. Nie wiem, czy się dobrze wyrażę, bo no wiadomo, że pod zawalonym budynkiem jest czyjaś żona, czyjaś matka, czyjeś dziecko, czyjeś... I człowiek przychodzi na to miejsce z kolegami, żeśmy szli w pierwszym rzucie z przewodnikami i oni wszyscy chcą, żeby wszystkich wyjąć. Działania poszukiwawczo-ratownicze to jednak nie tylko chętnie pokazywane publicznie wydobywanie poszkodowanych spod gruzów. To przede wszystkim prowadzenie rekonesansu, poszukiwań oraz docieranie do osób czekających na pomoc ciągnące się czasami kilkanaście godzin. Konstrukcja budynków w postaci właśnie ramowej, żelbetowej ramowej pozwalała, że powstawało tam dużo przestrzeni. Niejednokrotnie bardzo często zagruzowanych, niejednokrotnie bardzo często wypełnionych takimi elementami, jak między innymi łóżka, meble, co powodowało, żeby dostać się do takiej osoby poszkodowanej, naprawdę trzeba było wchodzić w ciasne przestrzenie, stabilizować je, czołgać się tak w różnych konfiguracjach, docierając do osób poszkodowanych. Dlatego niejednokrotnie te działania, wydobycie poszczególnych osób trwało ponad kilkanaście godzin. Tak? Sądeccy strażacy w trakcie piątkowej konferencji prasowej przekazali też garść technicznych informacji na temat prowadzonych przez siebie działań. Dzięki szybkim decyzjom i sprawnie zorganizowanemu wyjazdowi wraz z niezbędnym sprzętem dotarli na miejsce bardzo szybko. Tam część grupy zajmowała się założeniem bazy, pozostali dokonywali rekonesansu budynków. No i moim zadaniem i kolegów jest właśnie to podjęcie tej decyzji, gdzie działać, jak działać. Tak jak tu kolega zaznaczył wcześniej, no nie można ratować człowieka, gdzie zajdzie to dużo godzin, gdzie obok można uratować więcej. No to są to takie decyzje, które człowiek musi podejmować na bieżąco i to są dość trudne decyzje. W działaniach poszukiwawczo-ratowniczych brało udział również 6 psów. Myśmy działali w większości w pierwszej fazie, czyli przeszukanie tych budynków. Działaliśmy też z zespołami rekonesansu, gdzie te psy wskazywały, czy w etapie już po wydobyciu potwierdzały, czy już nie ma osób żywych w danym budynku. Jeżeli chodzi o taką problemy, z jakimi borykaliśmy się, to były kontuzje tych psów i niejednokrotnie już nam brakowało tutaj rzeczy do zaopatrzenia tych psów. Do trzęsienia ziemi w południowej Turcji i północnej Syrii doszło 6 lutego. Liczba ofiar śmiertelnych w obu krajach przekroczyła obecnie 40 tysięcy osób, a według szacunków może ich być nawet ponad 100 tysięcy. W części regionów akcje poszukiwawczo-ratownicze zostały już zakończone.